Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Felix, Rajdowy Felix, a za chwilę dołączy do nas Martyna. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek tak naprawdę chciałbym poświęcić znowu Mazdzie MX-5. Dlaczego? Gdyż Martyna, oglądając poprzedni odcinek, a jeżeli nie oglądaliście tego odcinka, to możecie go sobie tutaj najpierw obejrzeć i stwierdzić pewne niedomówienia. Martyna, kochanie, pozwól, obejrzała poprzedni odcinek i stwierdziła, że dużo rzeczy nie powiedziałem. Zapraszamy do odcinka. Tak naprawdę chciałem powiedzieć dla moich widzów wszystko to, co uważam za ważne. Przede wszystkim, jak się jeździ tym samochodem po torze wyścigowym, ale też myślę, że zabrakło mi takiej informacji i przekazu o tym, jak ten samochód prowadzi się w mieście. Wieczorem usiedliśmy i zaczęliśmy dywagować na temat właśnie tego samochodu. Ja mam swoje zdanie, natomiast Martyna ma troszkę odrębne zdanie i postanowiliśmy nakręcić odcinek o tym, jak ja widzę ten samochód i jak Martyna. Wiesz co? Powiem wszystkim, jak nazwałaś ten samochód, jak go pierwszy raz zobaczyłaś. Słuchajcie, to brzmiało tak, żebym nie skłamał. Ten samochód wygląda jak zglucone mydło leżące na mydelniczce bez dziury odprowadzającej wodę. Taki biały jeleń, nie? Więc co skłoniło ciebie do tego, że nazwałaś ten samochód w taki sposób? Może nazwałam ten samochód, tak, ale szybciutko zmieniłam zdanie, kiedy pierwszy raz wsiadłam do Mazdy i po prostu poczułam się tak, jakby była ona szyta na miarę specjalnie dla mnie. I jestem cała taka kompatybilna z tym autem. I bardzo mi się podoba to, że jest taka filigranowa, delikatna, malutka. Te przetłoczenia na masce mi się podobają, bo dzięki nim ja czuję mniej więcej odległość tej maski, tak? Czyli może zaparkować, wiecie, blisko krawężnika, nie? Tak. Nie musiałam nawet się podnosić na tym fotelu tak naprawdę. Nic takiego, po prostu wsiadłam i od razu czułam to auto. I to mi się od razu spodobało. A potem, jak jeszcze otworzyłam dach, to już w ogóle... To magia była. Od razu bym była na wakacjach. W Białymstoku będąc. W Białymstoku. W poniedziałek. Tak. Poniedziałek na wakacjach. Wiesz, że jest do wyboru dwa rodzaje dachu. Czyli ten, który mamy w tej chwili, taki szmaciany. No nie mieliśmy przyjemności... Oglądałam odcinek, wiem. Okej. A czy wy oglądaliście odcinek? Nie? To zapraszamy i oczywiście do subskrybowania, ale to później. Ja nie miałam okazji jeździć zbyt wieloma samochodami bez dachu i na przykład w tym samochodzie, jak jadę z otwartym dachem, szyby boczne są zamknięte, to nie wyglądam wysiadając tak, jakbym się pokłóciła z grzebieniem, tylko po prostu on w ogóle, gdzieś to powietrze idzie górą. Nie rozwiewa mi tutaj, nie przeszkadza to w żaden sposób i nie jestem rozczochrana wychodząc. No dobra, ale słuchaj, to nie jest tak, że jak ci włosów nie rozwiewa albo nie rozczochrujesz się, to znaczy, że samochód jest ekstra. Moim zdaniem jest mało miejsca w tym samochodzie dla gościa takiego, może nie jak ja, jak ty, ale gość, który ma trochę więcej, nie wiem, tu przy sobie i jest wyższy. Bo może to jest dla mnie samochód. No to, wiesz co, tak naprawdę o tym zadecydujemy później, dla kogo jest dedykowany ten samochód, ale jeżeli chodzi o wnętrze, moim zdaniem jest mało miejsca. Jeżeli chodzi o, nie wiem, ja się odrobinę tylko bawiłem całą tą info rozrywką i powiem ci jedną rzecz, że nie wiem jak twoje wrażenia z obsługi tego, ale bardzo szybko potrafiłem połączyć się z samochodem używając Bluetootha. Nie wiem, jak jest u ciebie, jak było u ciebie, nie? W ogóle cała obsługa tutaj tego wszystkiego jest bardzo intuicyjna i prosta i też bardzo szybciutko się połączyłam i tak naprawdę, no... Wszystko wiadomo, o co chodzi. I co mi się bardzo spodobało w tym aucie, to to, że ma super ekstra audio. I tak, od razu się połączyłam z telefonem, puściłam swoją muzę i wszyscy naokoło słuchali mojej muzyki. Także... Nie chcecie wiedzieć jakiej. Nie chcecie, nie.
wszyscy na przystanku mogli sobie nawet pośpiewać. A propos dźwięku, oprócz tego, że system audio jest naprawdę fajny, to nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, jak odbierasz telefon, to tutaj są głośniczki i rozmawiasz z kimś, mikrofon jest gdzieś tutaj, a tutaj słyszysz, więc jakby to jest też fajna sprawa, wiesz? Fotele są wygodne? Super są fotele. Ja bardzo nie lubię, kiedy fotel wypycha tutaj lędźwia i na przykład nie da się tego schować i się czuję tak niekomfortowo, a tutaj jest tak ekstra, że się dopasowuje. Ja cię nie mogę, no dobra, a powiedz... No są ładne i są naprawdę fajne te fotele. Nie, no mi się podobają, bo są przy Alcantaru. Tak, no nie skórzane, tylko w tej Alcantarce, super. Alcantara to ja już, wow, to dla mnie to jest bomba, natomiast, no dobra, a powiedz mi a propos kierownicy, bo moim zdaniem i w poprzednim odcinku też to mówiłem, że mogłaby być trochę bardziej masywniejsza i bardziej mięsista, wiesz. A tobie? W sumie nie zwróciłam na to uwagi, jakoś mi nie przeszkadzało to, że ona jest taka delikatna. A czym kierujesz? No tak, ale jakby nie zwróciło to mojej uwagi, bo to mi w żaden sposób nie przeszkadzało. No ja mam malutkie rączki, to malutka kierownica. Faktycznie, no to tego pasuje. Nie brałem pod uwagę. Wiesz co, a powiedz mi, jeżeli chodzi o jazdę po mieście i ten silnik, bo dla mnie do miasta jest ok, na tor już jest za mało, na drogę już trzeba tam troszeczkę jego tam, wiesz, żyłować, ale moim zdaniem na miasto jest idealnym samochodem, bo naprawdę skrzynia jest tak zestopniowana, zresztą wiesz, widziałaś, że jest tak ciasno popasowane te biegi, że wbijanie tego biegu i przekładanie kolejnego na kolejny bieg jest naprawdę, należy do przyjemności. Natomiast czy tobie w mieście nie brakowało tej mocy? W ogóle przesiadając się z Foki tutaj, no to oczywiście, że brakowało i tego. No umówmy się, w Fordzie Focusie masz 400 koni i prawie 650 Nm, a przesiadasz się do auta, który ma 184. Nie, no. Brakuje mocy. Jedynie co, to mi się podoba dźwięk. Bardzo ładnie pracuje ten silnik, nie wiem. Poważnie? Tak. Czterocylindrowy, rzędowy silnik, ładnie pracuje? Ładnie pracuje. Okej. Okay. Dobra, ja bym tutaj wydech zmienił. Teraz wam pokażę funkcjonalność Mazdy. Za każdym razem, kiedy Martyna jeździła moimi sportowymi samochodami, miała problem z wysiadaniem, mając spódniczkę. Chcecie zobaczyć, jak poradzi sobie w Mazdzie? Aha, czyli... Tutaj jest wszystko przemyślane. Tak. Ponieważ fotel jest praktycznie na tej samej wysokości co próg i nie trzeba się wygramalać z niskiego fotela przez wyższy próg, tylko normalnie pod bok wysiadam. Z jednej płaszczyzny. Nic nie widać, tak. Reasumując, to kupiłabyś ten samochód... A ile kosztuje? Samochód kosztuje prawie 130 tysięcy złotych, więc jakby dodajesz jeszcze dychę i możesz ode mnie kupić Forda Focusa RS, który pali milion. Nie rozwiewa ci włosów, wygląda lepiej niż mydło zgrucone. Ale lato w Polsce jest krótkie, a to właśnie. Jest fajny samochód, kiedy jest ładna pogoda i to wtedy daje radość. No nie dobrze. Wiem, czy zimą by mnie to tak cieszyło, no. No na pewno byś... Dachu bym nie otwierała. No tak, no dachu byś nie otworzyła, ale wyobraź sobie, że nawet te krótkie chwile w Polsce z tym słońcem i z tą temperaturą robią naprawdę, no w sumie fajną robotę, jeżeli masz taki samochód. No, to znaczy, nie mógłby to być jedyny samochód. No masz rację. Ja bym kupił ten samochód, ale tylko i wyłącznie z myślą o jeżdżeniu po mieście i załatwianiu takich trywialnych spraw. Tu podjechać, tam podjechać, coś załatwić, tu na kawkę, tu coś tam i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w trasę, jak i nie wiem, gdzieś zimą czy coś, raczej już bym nie chciał. Ten samochód jakby nie ma takiego charakteru, zadziora takiego i on jakby nie pokazuje na światłach, że urwie komuś łeb.
że jesteś w stanie naprawdę stanąć na światłach i pokazać, kto tu rządzi. Ten samochód cały, bo jeszcze nie mówiliśmy też, chociaż już nie będziemy mówić, ale mi tył się nie podoba, przód trochę bardziej, więc wiesz, tak, ten silnik trochę za mały, ale tak jak już mówiłem, wolałbym ten samochód tylko i wyłącznie kupić wtedy, kiedy mieszkałbym w kraju, gdzie słońce, gdzie jest ciepło. A ty? Tak samo, no, bo to wtedy ma swój urok, kiedy jest ładna pogoda, otwierasz dach, wtedy jest super, a w innym przypadku to... Słabo. I tym optymistycznym akcentem żegnamy was z pięknego Białegostoku. No oczywiście moja taka prośba, pewnie też Martyny. Oczywiście. Subskrybujmy i lajkujmy i wpadajmy na Instagram mój, czy też Martyny. Żegnamy i widzimy się w kolejnym odcinku. Strzała, cześć. Teraz wam pokażę coś, co naprawdę jest dziwne. Z chwilą, kiedy masz tutaj oczywiście te USB zajęte i chciałbyś podłączyć taką ładowarkę, normalna ładowarka, normalna, taka najnormalniejsza na świecie, którą wtykasz wiecie gdzie? W gniazdo od zapalniczki, więc tu na tej konsoli nie ma tego, a wiecie gdzie jest? Tam. No i oczywiście co robisz? Sorry. Jest tutaj. Okej. Okay. Oj, oj, oj. Także, kto umieścił gniazdo zapalniczki w takim miejscu? No po prostu to jakaś trauma jest. Odcinku, który jeszcze raz. Ostatnio, a co ja chciałem powiedzieć? Że tak powiem, jeszcze raz. Ale się nachodzisz dzisiaj? No tutaj mamy taki kabel, nie? To co, już trzeba mówić? Teraz się zaczęło, nie? Teraz się zaczęło. O Jezu, nie wiem jak zaczął. Musicie tędy iść akurat? Nagrywamy, no. O kurwa, to co? Ale jak nie mogłem krzyczeć? Nic się nie stało, spokojnie. Nie wiem, czekaj, o czym mieliśmy rozmawiać?